A to będzie posługa synów Kahat w przybytku zgromadzenia, aby pilnowali miejsca świętego. Gdy się z obozem będą mieli z miejsca ruszyć, się zejdą Aaron i synowie jego i zdejmą zasłonę namiotu przybytku i przykryją skrzynię świadectwa. Potem na niej położą wierzch z skór borsukowych, a to z wierzchu przykryją narzutą hiacyntową, a założą do niej drążki. Czwarta Księga Mojżeszowa 4:4-6. Praca i świadectwo dla Chrystusa w świecie. Gdy czytamy czwartą Księgę Mojżeszową, czwarty rozdział od 1-15, to zauważamy, że choć różniły się od siebie funkcje kahatytów, gerszonitów i merarytów, dotyczyły przybytku. Musieli go rozebrać, przetransportować i wznieść ponownie. Etap po etapie, gdy wędrowali przez pustynię. Jeżeli różne są posługi, jak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 5, to wszystkie one dotyczą Jezusa, naszego Pana, i każdy wierzący ma w rzeczywistości ten sam obowiązek. Przedstawiać Chrystusa podczas przechodzenia przez ten świat i ukazywać go i jego różne moralne chwały w słowie i w pracy. Słudzy pańscy są odpowiedzialni za utrzymanie chrześcijańskiej nauki w stanie nienaruszonym i żywym. W trakcie ich przemieszczania się po puszczy większość wyposażenia była ukryta pod skromną skórą borsuka, przypominając nam, że wierzący mają swój skarb Chrystusa w naczyniach glinianych, jak mówi nam drugi list do Koryntian 4:7. Był jeden wyjątek. Arka, pod jej tkaniną całą w błękicie, symbolizującą niebiański charakter Boga człowieka chodzącego tu na ziemi. Lampion na belce nośnej, o czym mówi czwarta Mojżeszowa 4:9-10, był rozpoznawalny przez wszystkich jako figura jasnego świadectwa dawanego na świecie przez Pana Jezusa, czyli przez tego, który jest Jego światłością. A miedziany ołtarz pod purpurowym, hiacyntowym płaszczem, jak pisze o nim czwarta Mojżeszowa 4:13, jest ciągłym przypomnieniem dla odkupionych, przechodzących przez ten świat, o cierpieniach Chrystusa i o chwale, która po nich nastąpi. A to będzie posługa synów Kahat w przybytku, zgromadzenia, aby pilnowali miejsca świętego. Gdy się z obozem będą mieli z miejsca ruszyć, się zejdą Aaron i synowie jego i zdejmą zasłonę namiotu przybytku i przykryją skrzynię świadectwa. Potem na niej położą wierzch ze skór borsukowych, a to z wierzchu przykryją narzutą hiacyntową, a założą do niej drążki. Czwarta Mojżeszowa 4:4-6.